Wyobraź sobie, że właśnie wychodzisz na spacer i nagle zaczyna padać ulewny deszcz. Możesz się wściekać na to, że marzniesz, mokniesz i możesz obwiniać pogodę, samochód, który Cię ochlapał, Boga, który spowodował, że znowu leje. Ale możesz też popatrzeć na to w ten sposób, że wychodząc z mieszkania widziałeś, robi się pochmurno, że niebo jest ciemne, że może zacząć padać. i wtedy zacząć działać, czyli wziąć z sobą parasol albo kurtkę z kapturem albo zrezygnować z wyjścia. O czym dzisiaj porozmawiamy? Każdy człowiek ma mechanizmy obronne. W normalnej sytuacji chronią nas przed cierpieniem. Również alkoholik ma mechanizmy, jednak ich rolą jest obrona przed zakończeniem picia. Rozpoczęcie terapii wymaga zwalczenia tych mechanizmów, przebicia się przez nie. Musisz zobaczyć swoje uzależnienie. By przebić się przez te mechanizmy nie wystarczy chcieć. Potrzebna jest całkowita szczerość wobec siebie. Z zewnątrz widać więcej. Dlatego trzeba spojrzeć na siebie w lustrze i przejrzeć się w innych oczach. Skorzystanie z pomocy specjalisty jest oznaką siły i pierwszym krokiem do zdrowienia. Każdy człowiek ma swoje mechanizmy obronne. W normalnej sytuacji chronią nas przed cierpieniem. Kiedy zdarza się coś, z czym nie chcesz się zgodzić, pogodzić się, bronisz się przed tym. Te mechanizmy działają od zawsze, także często o nich nawet nie wiemy. Przypomnij sobie, kiedy dziecko się skaleczy, matka może mu powiedzieć, że to nie boli. Kiedy polityk nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności, powie: "Została podjęta decyzja o" A kiedy zbyt mocno cierpisz, twoja pamięć może pozwolić tobie wymazać daną sytuację. Budzisz się rano i czujesz, jakby to, co było wczoraj, się nie wydarzyło. W ten sposób nasz mózg broni się przed cierpieniem, poczuciem porażki, poczuciem winy oraz wieloma innymi uczuciami. Takich mechanizmów jest całkiem sporo Fiksacja. Kurczowe trzymanie się jakiejś czynności, na przykład uciekając od czegoś skupiasz się na czymś innym. Na przykład wielokrotnie myjesz dokładnie ręce, zawsze układasz rzeczy na biurku w określonym porządku. Humor, żart ironia. Jeżeli coś budzi twój lęk, przykrywasz to żartem. Generalizowanie. Wszyscy tak robią. Introjekcja. Przyswajamy sobie poglądy innych. Izolacja. Patrzę na coś złego, co mi się przydarzyło, oczami z zewnątrz. Jakby to mnie nie dotyczyło, jakby to nie mi się zdarzyło. Kompensacja. Nagadzam siebie za jakiś brak. Nie dostałem premii, więc kupię sobie za to nowe buty. Minimalizowanie. Tak, zrobiłem to, ale to właściwie nie ma większego znaczenia. Obwinianie. To wszystko przez nich. Odwracanie uwagi. Może i tak, ale zobacz, co robi Wojtek. Projekcja. Przypisywanie innym swoich myśli, uczuć, zachowań Przemieszczenie wkurzył mnie szef w pracy, dlatego złożę się na partnera, dziecko, psa. Racjonalizowanie musiałem tak zrobić. Regresja w sytuacji stresu zachowuje się jak dziecko, osoba z poprzedniego okresu rozwoju. Sublimacja czyli przenoszenie popędu. Boję się rozmowy w pracy, dlatego by o tym nie myśleć, piję kawę za kawą. Tłumienie policzę do dziesięciu, to minie. Wyparcie, usuwanie z pamięci. Zaprzeczanie to nie ja. Tego nie było. Również u alkoholika występują mechanizmy obronne, jednak ich rolą jest ochrona przed zakończeniem picia. To klasyczny dysonans. Wyobraź sobie, że nałogowo palisz trzy paczki papierosów dziennie. Nagle twój znajomy, który palił tyle samo umiera na raka. Myślisz sobie, tak, czas rzucić palenie jednak tak naprawdę nie masz na to najmniejszej ochoty, masz więc problem z jednej strony wierzy powinieneś przestać palić, bo nie chcesz umrzeć na raka z drugiej strony jest to od ciebie silniejsze w tym momencie pojawia się napięcie jeżeli chcesz je usunąć, ale nadal palić zaczynasz sobie tłumaczyć on palił ruskie papierosy ja palę z filtrem nigdy nie zaczynam dnia od papierosa robię przerwy pale zawsze na dworze. W ten sposób twoje uzależnienie tłumaczy tobie, przekonuje ciebie, że nadal możesz palić. U alkoholika jest podobnie. To sąsiadka, która zadzwoniła na policję po kolejnej awanturze, jest winna, a nie to, że wróciłeś do domu nawalony jak Pershing. To policja czepiła się, każąc tobie dmuchać walkomat. To przez twoją nieuwagę zabrano ci prawo jazdy, bo przecież widząc policjantów, mogły skręcić tą uliczkę. Gdyby twoja stara była inna, nie musiałbyś pić. To Mariusz namówił cię na piwo. Po prostu ten bimber był za mocny. Nie, ja nie piję. Jak to ja nie kontroluję picia? Przecież powiedziałem sobie, że w post nic nie wypiję, i przecież dotrzymałem słowa. Wypiłem tylko jeden kieliszek. To są przykłady tłumaczenia sobie swojej własnej bezradności, bezsilności i tak naprawdę mechanizm obronny, który broni cię przed tym, żebyś przestał czy przestała pić. Jak widzisz, ten mechanizm działa troszeczkę inaczej niż zwykłe mechanizmy obronne. Celem tamtych, prawidłowo działających, jest obrona ciebie. Celem mechanizmów obronnych alkoholika jest dalsze picie. Rozpoczęcie terapii wymaga zwalczenia tych mechanizmów. Musisz zobaczyć swoje uzależnienie. Pierwszym krokiem może być poszukiwanie wiedzy, informacji. Jeśli szukasz tekstów czy filmów na temat swojego problemu, to w ten sposób dopuszczasz do siebie myśl, że być może masz problem. Szukanie wiedzy może być tym pierwszym krokiem, pierwszym wyłomem w murze, jakim jest nieprzyjmowanie do siebie faktów. Czy będzie pierwszym, zależy od ciebie, od tego, na ile odniesiesz tą wiedzę do samego siebie. By przebić się przez te mechanizmy, nie wystarczy chcieć. Potrzebna jest całkowita szczerość wobec samego siebie. Edward Stachura powiedział kiedyś, że jeżeli coś cię dotyka, a więc budzi w tobie emocje, to znaczy, że ciebie dotyczy. Czytasz jakiś tekst, oglądasz film. Nagle coś sprawia, że myślisz może to coś o mnie. Jesteś szczery, jeśli nie uciekniesz od tej myśli, ale zadasz sobie pytanie: co mnie w tym ruszyło? Poszukasz dowodu, że tak jest. Wysilisz swoją pamięć. Zdecydujesz się na robienie czegoś, choć się od tego odpycha. A owcy mówią na przykład, że jeżeli nie chce iść się Tobie na miting, to po prostu biegnij. Inni też mówią, jeśli ktoś nie chce, szuka wymówki. Jeśli chce, szuka sposobu. A z zewnątrz widać więcej i lepiej, dlatego trzeba spojrzeć na siebie w lustrze i przejrzeć się w oczach innych. Czym innym jest stać w środku wielkiego miasta, widząc tylko najbliższe budynki, a czym innym spojrzenie na mapę oraz w lustro, by zobaczyć siebie w wielkim mieście. Alkoholik żyje w swoim świecie, wierzy w to, co podpowiada mu jego uzależniony umysł. By rozpoznać siebie swój problem, niezbędne jest rozpoznanie własnego uzależnienia, pozbycie się złudzeń. Jest to możliwe dzięki wiedzy i informacji od innych ludzi. Istnieją również inne drogi do wyjścia ze świata złudzeń i kłamstw. Jedną drogą jest podjęcie terapii, drugą jest udział w ruchu trzeźwościowym AA. Terapia dostarczy Tobie wiedzy na temat choroby, radzenia sobie z nią. Wiedza ma wtedy charakter indywidualny i jest dostosowana do sytuacji Twojej, czyli danego pacjenta. Natomiast grupa AA i grupa terapeutyczna dostarcza informacji zwrotnych, ale też pozwala skutecznie rozbić ten świat iluzji, bo ktoś. Kto przeszedł drogę do trzeźwienia przed Tobą, łatwiej zobaczy Twoje manipulacje i Twoje mechanizmy. Zajęcia psychoedukacyjne dostarczają wiedzy na temat uzależnienia i terapii. Pomocne tu są wykłady, artykuły i filmy. Jednak żaden wykład, artykuł czy film nie da Tobie informacji zwrotnej, nie sprawdzi, czy dobrze rozumiesz dany temat albo czy czegoś nie pominąłeś. Jest również wiele różnych zalet z pracy w grupie. Należą do nich między innymi to, że w grupie możesz zidentyfikować się z innymi ludźmi, którzy mają te same problemy. On czuje to samo co ja. Pracując w grupie, przejrzysz się w lustrze, dostaniesz informacje, które pomogą tobie zrozumieć siebie i pozbyć się złudzeń. W grupie dostajesz też wsparcie. Słyszysz, że nie tylko ty masz taki problem i to, że inni poradzili sobie z takim problemem. Możesz usłyszeć, jak to zrobili. W grupie czujesz, że nie jesteś sam. To od grupy możesz nauczyć się nowych zachowań, sposobów radzenia sobie z trudnościami. Grupa dodaje też siły, motywacji i wzmacnia twoje sukcesy. Skorzystanie z pomocy specjalisty jest oznaką siły i może być pierwszym krokiem do zdrowienia. Być może mówisz sobie, dam radę. To nie mój problem. Jak to ja mam prosić o pomoc? To wstyd pójść do psychologa. Albo głupio pójść na mitingi, bo jeszcze ktoś mnie zobaczy. Mam nadzieję, że po tym filmie już wiesz, że to twoje mechanizmy obronne, które chronią twoje picie. Fantazjujesz, że dasz sobie radę. Odwracasz uwagę od swojego picia, mówiąc, że to nie twój problem. Racjonalizujesz, że wszyscy pisz ją. Zaprzeczasz, że ten problem ciebie dotyczy. Odwracasz od siebie uwagę. A tak naprawdę? To, że tutaj jesteś, oglądasz ten film, może być pierwszym krokiem. Możesz stanąć w miejscu bądź zawrócić. Możesz jednak też przypomnieć sobie małe dziecko, które zaczyna uczyć się chodzić. Stawia pierwszy krok, chwieje się przy tym, przewraca, a jego kroki są niepewne. Co mu pomaga? Upór i ręce rodziców, które są wyciągnięte w jego stronę. Tym filmem uchylam twoje drzwi do pracy z sobą. Pokażę ci, dlaczego warto trzeźwieć. Zatrzymujesz się wtedy tylko po to, by odpocząć, a potem, mam nadzieję, że otworzysz te drzwi coraz szerzej, by zobaczyć za nimi wolność, radość i kolejny jaśniejszy dzień. Jestem zwolennikiem powiedzenia, że tak naprawdę pomoc ma inny wymiar. Nie idziesz do kogoś, by uzyskać pomoc, ale rozpoczynasz terapię i idziesz po moc, po to, by otrzymać moc do trzeźwienia. I tego Tobie życzę. Pozdrawiam cię i zapraszam do kolejnych filmów. A jeżeli jest taka potrzeba, do kontaktu, aby umówić indywidualną sesję. Trzymaj się, Darek. Dopiero. Film ten ma charakter wyłącznie psychoedukacyjny i może być narzędziem wspierającym, pomocnym na drodze do wyjścia z uzależnienia od alkoholu.